2023 rok, kolejnym rokiem tor rewolucji. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne przedstawiło, jakie ma plany inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy, a także co za tym idzie, jakie utrudnienia czekają na mieszkańców w kolejnych miesiącach. Ten rok będzie można powiedzieć rokiem kończącym te duże inwestycje w ramach tor rewolucji. Do tej pory przeznaczono 240 milionów na 50 różnych zadań inwestycyjnych. W tym roku rozpoczęto od wymiany zwrotnicy na Placu Teatralnym. Jest za nami pierwsza inwestycja. 5 dni rekordowo szybko udało nam się wymienić pierwszą zwrotnicę w tym nowym roku. Takich zwrotnic wymieniliśmy 107 w ramach całej tor rewolucji. 65 rozjazdów, ponad 20 tysięcy metrów toru pojedynczego, ponad 12, prawie 13 tysięcy metrów kwadratowych zielonych torowisk. No i ten wymiar taborowy, o którym mówiłem, 240 nowych autobusów spełniających najwyższe środowiskowe normy Euro 6, pięknych Mercedesów, 43 tramwaje po modernizacji i tych ponad 100 właśnie zakontraktowanych tramwajów polskiej produkcji z Poznania i z Bydgoszczy. Łączna kwota na inwestycje związane z transportem zbiorowym w 2023 roku to 80 milionów złotych. Pierwsza z inwestycji planowanych do realizacji to jest wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu Puławskiego-Małachowskiego. Planowaliśmy realizację w kwietniu, jednak udało się podpisać wcześniej umowę. Wejdziemy na te prace już w połowie marca. Czas inwestycji to jest około miesiąca, jej koszt 1 600 zł. Następnie z tego skrzyżowania będziemy przechodzić na wymianę rozjazdów na skrzyżowaniu Piłsudskiego z Powstańców Śląskich oraz ulicy Pomorskiej od strony Dibła. Tutaj trwają już postępowania przetargowe. 14 lutego będzie otwarcie ofert. Myślę, że będzie dla nas pozytywne, zmieścimy się w budżecie i będziemy mogli zrealizować te dwa zadania w okresie wakacyjnym. Zdecydowanie najważniejsze zadanie inwestycyjne w tym roku będzie związane z ulicą Legnicką. To będą trzy różne zadania. To będzie modernizacja torowiska od ulicy Zachodniej do Niedźwiedziej razem z siecią trakcyjną. Ta wartość zadania to jest ponad 10 milionów złotych. Następne, drugie zadanie to jest modernizacja przejazdu z ulicą Kwiską oraz Małopanewską i wymianą rozjazdu. Tutaj szacujemy koszt na 4 miliony złotych. I ostatnie z zadań w ciągu ulicy Legnickiej będzie wymiana rozjazdu przy ulicy Milenijnej. Koszt tej inwestycji to szacujemy 3 miliony złotych. Wszystkie te trzy zadania w ciągu ulicy Legnickiej planujemy rozpocząć w czerwcu i zakończyć na przełomie sierpnia-września. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.